Dzień dobry Państwu. Jan Wójcik reprezentuje Układ Sił. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, żeby porozmawiać na debatę na temat książki Wzbierająca fala doktora Grzegorza Lindenberga, który jest z nami. Doktor Grzegorz Lindenberg, socjolog, założyciel Gazety Wyborczej, pracował też wcześniej na Uniwersytecie Harvarda. Przez kilka lat współpracował z nami w portalu Euroislam. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Przez chyba 10 lat albo i więcej. Tak. A drugą uczestniczką debaty jest doktor Monika Gabriela Bartoszewicz. I tutaj też jest książka, tak? Książka Festung Europa, czyli o twierdze Europy, o tym, jak Europa zamyka się w różnych twierdzach i może, no i to też jest pod wpływem migracji. Więc wybór nieprzypadkowy. Doktor Monika Bartoszewicz jest asystant profesor Associated Professor Uniwersytetu Arktycznego w Tromso. Zajmuje się terroryzmem i migracjami w swoich badaniach. Witam również. Dzień dobry. Chciałem zacząć od autora Wzbierającej fali, bo minęło kilka lat od wydania książki. Kiedy wydawaliśmy, temat był, no okej, to było po roku 2015, ale temat był dla Polski jeszcze taki bardzo z boku, egzotyczny. W tej chwili migracja w Polsce i kwestia tego, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, jest w centrum debaty politycznej. Co zmieniło się? Była pandemia, która dotknęła gospodarczo regiony, o których Grzegorz pisał. Mamy konflikt na Ukrainie, chociaż to nie jest specjalnie, poza tym preludium nie wpływa bardzo na to. Natomiast Grzegorz w tej książce starał się obalić trzy mity dotyczące migracji. To znaczy pierwszy taki, że to, co widzieliśmy w 2015 roku, to będzie jednorazowy wypadek i tyle. Tutaj pokazaliśmy, że to jest bardziej stała kwestia. Drugi, że płacąc i pomagając Afryce czy tym krajom globalnego południa rozwijać się, powstrzymamy migrację. Trzeci, że Europa potrzebuje tej migracji, że Europa się starzeje i potrzebuje migracji. I tak naprawdę o tym jest ta książka. I teraz pytanie, co się zmieniło, co byś mógł powiedzieć, co byś zaktualizował jeszcze w stosunku do tego, co pisałeś? Wydaje mi się, że jak przejrzałem jeszcze tą książkę, ona wyszła 3,5 roku temu, na wiosnę 2019 roku. I właściwie jedyne, myślę, co się zmieniło, to świadomość w tej chwili Europy związana z niebezpieczeństwem masowej imigracji. Znaczy ta świadomość zanikła. Zanikła z dwóch powodów. Jeden to jest, że się pojawiły w międzyczasie dwa wydarzenia dominujące debatę i myślenie ludzi, czyli pandemia 2020-2021, no i teraz wojna na Ukrainie. Natomiast, no, a w związku z pandemią też w 2020 roku przynajmniej ta imigracja nielegalna do Europy spadła znacznie, przestała być takim widocznym problemem. Przestała też być w świetle pandemii i wojny na Ukrainie niebezpieczeństwem czy problemem, który ludzi niepokoi i martwi. Natomiast jeśli chodzi o moje tezy i przewidywania dotyczące przyszłej imigracji, one są nadal aktualne, dlatego że to, na czym ja oparłem moją książkę, to są właściwie dwa bardzo proste fakty, co do których nikt nie dyskutuje. Jeden jest taki, że w Afryce, całej właściwie, ale szczególnie w Afryce subsaharyjskiej i w muzułmańskiej części, głównie w muzułmańskiej części Azji, jest eksplozja demograficzna. Ludność przybywa w tempie 2, 2,5, 3% rocznie. Co to znaczy? To znaczy, że w samej Afryce przez półtorej godziny, zdaje się, ma trwać nasze spotkanie, to przez te półtorej godziny w Afryce będzie o 10 tysięcy ludzi więcej.
Nie, że się urodzi 10 tysięcy ludzi, tylko przybędzie 10 tysięcy ludzi przez czas naszego spotkania. Gdyby Polska z taką szybkością mnożyła ludność, jak się mnoży ludność w Afryce od początku lat 50., to dzisiaj w Polsce mieszkałoby 138 milionów ludzi, 140, no już ponad 140 milionów. Więc jeden fakt jest taki, że ta eksplozja demograficzna jest, ona powolutku wygasa. Ale to wygasa w taki sposób, że wygaśnie mniej więcej za 60 lat, może 70. Do tego czasu w Afryce pewnie będzie mieszkać 4 miliardy ludzi, a nie niecałe półtora, jak w tej chwili. Więc to jest jeden fakt, że tych ludzi jest więcej i coraz więcej. A drugi fakt, nad którym też nikt nie dyskutuje, to jest taki, że poziom życia mierzony PKB w cenach porównywalnych na głowę jest w Europie nieporównanie wyższy niż w Afryce i w tych krajach Azji, o którym mówię. I to się, ta różnica się nie zmienia. Znaczy może nie różnica się zmienia, różnica się powiększa. Zmienia się stosunek. 30 lat temu Unia Europejska miała PKB na głowę, mówię cały czas, mierzone według siły nabywczej, czyli nie dolarów nominalnych, tylko realnych. Ona była 11 razy większa niż w Afryce subsaharyjskiej. Dzisiaj jest ponad 12 razy większa. Powód jest bardzo prosty. W Europie prawie nie przybywa ludności i cały przyrost dochodu narodowego idzie na zwiększanie dobrobytu, na zwiększanie PKB na głowę. W Afryce rozwój gospodarczy średnio, bo są wyjątki oczywiście, ale średnio, jest w ogromnym stopniu zżerany przez eksplozję demograficzną. W ciągu ostatnich 20 lat w Afryce subsaharyjskiej przez 20 lat dochód na głowę, PKB na głowę zwiększyło się, wiecie Państwo, o ile? Przez 20 lat średnio, o 6%. Tyle, co w Chinach generalnie się zwiększa w ciągu roku. A tam w ciągu 20 lat o 6%. Czyli średnio, oczywiście mówię, są kraje, gdzie to się powiększa, gdzie to się nie powiększa. Więc jak z jednej strony mamy kraje, gdzie PKB na głowę wynosi 30 parę tysięcy dolarów, a z drugiej strony mamy kraje, gdzie gwałtownie rośnie liczba ludności, gdzie PKB na głowę wynosi 3 tysiące z kawałkiem dolarów, no to prostą rzeczą jest właściwie mniemać, że część ludności, która nie znajdzie pracy u siebie albo znajdzie pracę na bardzo niskich zarobkach, będzie starała się poprawić swoje życie. Każdy z nas by to robił. I Polacy też to robili. Masowa emigracja z Polski pod koniec XIX wieku i nawet w dwudziestoleciu międzywojennym. Mój dziadek pracował w ministerstwie, to było chyba Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Zagranicznych i jeździł po różnych krajach świata przed wojną patrzeć, jak traktowana, jak żyje się imigrantom z Polski. Taki miał job description po prostu. Ponieważ była masowa imigracja z Polski, ponieważ gdzie indziej można było żyć lepiej. I przy liczbach, o których my mówimy w tej chwili, a w Afryce przybywa, w subsaharyjskiej Afryce, przybywa co roku ponad 30 milionów ludzi.
w Azji przybywa około 10 milionów ludzi, z wyłączeniem Indii, bo Indie to jest osobna zupełnie sprawa. Przybywa około 10 milionów ludzi. Jeżeli ci ludzie nie wejdą na rynek pracy, bo pracy po prostu nie będzie, znaczy wejdą, mogą pracować, ale pracy dla nich nie ma, albo praca jest byle jaka i mogą zarobić $100 miesięcznie albo 150, a w Europie, jeżeli uda im się dostać azyl, będą mogli tak w takich Niemczech dostać, nie wiem, 1000-1500 euro zasiłku pewnie, no to jakby decyzja, gdzie mieszkać, wydaje się dosyć prosta. Dlatego to, co napisałem w książce, będzie aktualne, póki oba te czynniki będą istnieć. Czyli póki będzie istnieć ta eksplozja demograficzna z jednej strony, z drugiej tak gigantyczny i powiększający się rozdziew między poziomem życia w Europie i poziomem życia w Afryce. Natomiast wojna, przygotowując się tutaj do dzisiejszego spotkania, sobie uświadomiłem, że właściwie z tą imigracją do Europy, której według mnie to jest teza właściwie główna mojej książki, to znaczy, że to, co widzieliśmy w 2015 i 2016, to była próba, nawet nie generalna, tylko pewnie kostiumowa, używając analogii teatralnej, tego, co nastąpi w przyszłości. Chociaż oczywiście cała Europa, politycy i ludność też ma nadzieję, że to po prostu był jednorazowy wyskok, jednorazowe zdarzenie i to już się więcej nie powtórzy. Otóż sobie uświadomiłem, że właściwie sytuacja z tą imigracją do Europy to jest dokładnie sytuacja analogicznie, oczywiście dokładnie, analogicznie to, co się zdarzyło z wojną ukraińsko-rosyjską. W 2014 roku Putin zajął Krym i kawałek dwóch prowincji ukraińskich. Europa tam jakoś zareagowała. Potem się obie strony okopały w Donbasie i Łużańsku. I wszyscy mieli nadzieję, oprócz Ukraińców oczywiście, wszyscy mieli nadzieję, że to po prostu jednorazowy wyskok. Minęło 8 lat i Putin, że tak powiem, przypieprzył z grubej rury. Nic się nie... To nie jest tak, że jak się smoka raz nakarmi, to smok już tą dziewicą będzie usatysfakcjonowany do końca swoich smoczych dni. Te dziewice mu zasmakują i będzie żądał następnych. 8 lat potrzebował Putin. Pytanie, ile będziemy potrzebować na następną falę gigantycznej imigracji, większą jeszcze niż to, co było w 2015-16 roku. Ten pozorny spokój po 2014 roku uśpił Europę, Stany Zjednoczone, ale Europę w myślenie, że uśpił i spowodował tutaj działania, które wzmocniły Putina w jego przekonaniu, że bezkarnie będzie mógł zrobić, co chce na Ukrainie, ponieważ Europa Zachodnia, bardziej, szczególnie Niemcy, bardziej się od niego uzależniły energetycznie. To przekonanie, że ta jednorazowa sytuacja miała, fala napłynęła do nas w 2015-16 roku, do nas, mówię, Europy, że to się już nie powtórzy, no to jest równie według mnie złudne, to jest myślenie całkowicie życzeniowe, ponieważ nie ma żadnych przesłanek, które by pozwalały myśleć o tym, że ludzie w Afryce, młodzi ludzie w Afryce będą decydować się na to, żeby pozostawać w tej Afryce. Młodzi ludzie będą próbowali przedostać się tam, gdzie będą mieli szansę na lepsze życie, po prostu i zwyczajnie. Nic w Afryce przez te 3 lata nie stało się takiego, co by moje przekonanie zmieniło, z wyjątkiem jednej rzeczy, to znaczy ta w 2020 roku nastąpiło sztuczne przyhamowanie z powodu lockdownów
sztuczne przyhamowanie nielegalnej imigracji, która już w zeszłym roku bardzo się podniosła do poziomu sprzed pandemii, a w tym roku przez 10 miesięcy jest o 75% wyższa, 75% wyższa niż była rok temu, według danych Frontexu. Do końca października 270 tysięcy osób nielegalnie próbowało przedostać się do Europy przez Morze Śródziemne i Bałkany. No i wygląda na to, że to po prostu wzbiera. COVID uszkodził gospodarki europejskie, ale uszkodził gospodarki bogate, które mogą sobie pozwolić na to, jak widać po funduszu unijnym, który ma wspomóc w odbudowie i przemianach tych gospodarek, że można powiedzieć, że zyskamy na COVID-zie. My, Europa. Ja nie, jak mówię my, to mówię my, Europa, a nie my, Polska. Polska jest dla mnie częścią Europy. Afryka nie ma żadnych setek miliardów euro, które mogłaby wpompować w gospodarki, żeby one ruszyły. Tam raczej załamanie gospodarcze, związane też z załamaniem gospodarczym Europy, z eksportem, załamaniem eksportu do Europy, załamaniem turystyki z Europy, dotknęło te gospodarki znacznie bardziej niż dotknęło gospodarki europejskie. Więc jakby chęć ludzi do wyjazdu się tylko zwiększa. I ta chęć jest ograniczana, znaczy chęć zamienia się w działanie tylko właściwie ze względu na możliwości. Czy z jednej strony mam pieniądze, żeby do Europy się dostać, z drugiej strony, czy są sposoby dostania się do Europy. No i oczywiście, więc sądząc po tym, jak ta imigracja wzrasta, widać, że te pieniądze są i że te możliwości nadal istnieją. Ja jestem niesłychanie pesymistyczny, jeśli chodzi o przyszłość, o właśnie tą imigrację i z Afryki, i z Azji, bo to ja się zajmowałem głównie Afryką, ale w tej chwili więcej znacznie osób przybywa z Azji. Pakistan, Afganistan oczywiście, bo jeszcze właśnie był upadek Afganistanu, ale Pakistan, Bangladesz, Irak, Syria. To są w tej chwili kraje, z których przybywa znacznie więcej osób niż z czarnej Afryki. I to są kraje, z których przybywają ludzie, którzy, mówiąc brutalnie, nic nie umieją. Jak wynika, kiedyś napisałem artykuł o wynikach międzynarodowych testów PISA, i tam jeszcze drugiego testu, już nie pamiętam, jak on się nazywa, i wynikach Pakistanu. I to po prostu jest dno i 3 metry mułu. To znaczy ci ludzie na poziomie, tam nie wiem, szkoły podstawowej, szkoły średniej, i oni w Polsce pewnie byliby, na nie wiem, ze szkoły średniej, to może byli na poziomie 5., 7. klasy, 5. szkoły podstawowej. I to nie tylko jeśli chodzi o wiedzę, ale jeśli chodzi o umiejętność krytycznego myślenia, które w tych krajach muzułmańskich jest zwalczane, się uczy na pamięć. Jeżeli chodzi o twórczość, umiejętność twórczego myślenia. I to niestety jest kwestia islamu, który wymaga posłuszeństwa nauczycielom, wkuwania na pamięć, nie premiuje, tylko karze za twórczość. Nie bez powodu są liczni przedsiębiorcy, menadżerowie, CEO pochodzący z Indii, a nie ma prawie żadnych pochodzących z Pakistanu czy Bangladeszu, które jeszcze 100 lat temu były jednym krajem. Jeszcze 80 lat temu były jednym krajem. Wszystko to były Indie. To, co je różni, to nie kultura, to je różni religia. Znaczy i kultura związana z religią oczywiście. I te tłumy niewykształconych ludzi, którzy tutaj młodych ludzi, którzy przyjeżdżają do Europy,
no to jest źródło rosnących według mnie konfliktów społecznych, niezadowolenia, frustracji tych grup imigrantów, niezadowolenia, konfliktów wewnętrznych, o czym Monika pisała, i no, problemów politycznych rozmaitych, o których sobie tam potem możemy powiedzieć ewentualnie. Także jeżeli chodzi, a dlatego jestem pesymistyczny, bo nie widzę w tej chwili, żeby się Europa przygotowywała poważnie na to, tę falę wzbierającą, czy nową falę, nie 1,5 miliona ludzi w ciągu 2 lat, tylko na przykład 10 milionów ludzi w ciągu 2 lat. I nie widzę, żeby ludzie, którzy tutaj przyjadą, byli ludźmi, którzy się do europejskiej gospodarki, przyjadą nielegalnie w ten sposób, żeby byli ludźmi, którzy się w europejskiej gospodarki wpasują i będą kontrybuować tutaj. Ta migracja, o której mówisz, ona, czyli ta spodziewana, ona już tak naprawdę rzeczywiście rośnie po tym właśnie okresie lockdownu. Austria mówi, że prawdopodobnie w tym roku złożonych wniosków o uchodźstwo będzie więcej niż było w roku 2015. Okej, wtedy to może ci migranci bardziej kierowali się do Niemiec. W tej chwili to już Niemcy też nie mają takiej otwartości tej decyzji, którą podjęła kanclerz Angela Merkel. Wiemy też, że powtarzamy trochę rok 2015, to znaczy znowu są wezwania Włoch, Hiszpanii, Grecji, Cypru, żeby Unia pomogła rozwiązać problem. Z kolei Unia Europejska, Komisja Europejska wie, że już ta przymusowa relokacja się nie wydarzy. Raczej wydaje się, że zrezygnowali z tego, bo raczej rozmawiają o tym, o takiej dobrowolnej relokacji. No i pytanie, co ta migracja, to jest pytanie do Moniki, co ta migracja robi Europie, co zmienia w naszych państwach, w naszych społeczeństwach? To jest dobre pytanie, tylko że to są 2 pytania, Janku, dlatego że głównym problemem europejskiej debaty o migracji, częściowo związany z tym wszystkim, o czym mówił Grzegorz, jest to, że migracja jest czym innym dla państwa, a czymś zupełnie innym dla społeczeństwa. I państwa mają inne potrzeby związane z migracją i inne zdolności, inne możliwości. Inaczej to wygląda. A społeczeństwa spoglądają na to zupełnie inaczej. Mają też zupełnie inne obawy związane z migracją, o czym ja trochę starałam się pisać w swojej książce. I trzeba pamiętać o tej podwójnej optyce, dlatego że my bardzo często wrzucamy wszystko do jednego worka i mówi się o tych rasistowskich, ksenofobicznych reakcjach Europejczyków, którzy nie chcą tutaj przyjmować z dobrodziejstwem inwentarza tego wsparcia demograficznego, które do nas idzie, a przecież jesteśmy wymierającym kontynentem, z tym wszystkim się rozprawiłeś w swojej książce, ale tak naprawdę to jest pomieszanie z poplątaniem. Dlatego, że państwo ma jakieś pewne swoje potrzeby związane z regulowaniem tego, kto może znajdować się w jego granicach, kto zostanie wpuszczony, kogo potrzeba. Widzimy to zresztą na przykładach, chyba najlepiej, tych państw, które na imigracji wrosły. Jak się popatrzy na przykład na Nową Zelandię i ten bardzo słynny system punktowy, to wszystko jest nakierowane pod potrzeby państwa. Natomiast to, o czym ja piszę w swojej książce, to jest przypomnienie tego, że społeczeństwa kierują się zupełnie inną logiką, dlatego że w ogóle natura tego, co nazywamy bezpieczeństwem społecznym, czyli z angielska societal security, opiera się na zupełnie innym zestawie zagrożeń. I tutaj migracja wychodzi na pierwsze miejsce, dlatego że, żeby społeczeństwo mogło przetrwać, potrzebuje mieć możliwość reprodukcji własnej tożsamości. Migracja z tak dalekich kulturowo miejsc, tak ogromnej ilości, w tak szybkim czasie, to jest coś, co tę tożsamość po prostu zmienia nieodwołalnie. I stąd biorą się problemy związane ze spójnością tkanki społecznej, z konfliktami, z tymi wszystkimi oddolnymi, podskórnymi tendencjami,
z którymi mamy do czynienia w Europie od roku 2015, które się potem przekładają na problematyczne oczywiście w mainstreamowym zrozumieniu tego, jak powinna wyglądać polityka, wybory polityczne w rozmaitych krajach europejskich, etc., etc. Natomiast jakby pamiętajmy o tym rozróżnieniu. To jest coś, do czego ja bardzo zachęcam, bo to też pozwoli zrozumieć, że te pozostałe dwie osie, czyli jakby z jednej strony, jak długofalowa jest to polityka i jak dalekosiężne ma ona konsekwencje i skutki, które w bardzo wielu aspektach trudno jest odwrócić bez przelewu krwi. To jest coś, co umyka w naszych debatach my się zastanawiamy, ile tam siły roboczej potrzebujemy, wykwalifikowanej lub nie, ale to wszystko jest takie na dzień dzisiejszy. W debacie państwa, tak? W debacie ekspertów, ale w debacie politycznej jest już coś innego. A co jest w debacie politycznej? No, wzrost partii, które nazywamy partiami populistycznymi, wzrost napięć społecznych, no... O tym też pisałaś. Tak, pisałam o tym, ale w dalszym ciągu wydaje mi się, że nie do końca rozumiemy tę podwójną dynamikę problemów wywoływanych przez migrację. Że mylimy zagrożenia dla państwa, terroryzm, przestępczość zorganizowaną, przenoszenie konfliktów z miejsc odległych tutaj na nasze ulice, co widzimy na przykład w Szwecji. Z niebezpieczeństwami związanymi ze spójnością społeczną, z tożsamością, z problemami kulturowymi, z tym wszystkim, z czym tak naprawdę nie wiadomo, jak sobie dać radę, żeby z jednej strony zachować etos pluralistycznej, zróżnicowanej Europy, która jest otwarta, a z drugiej strony jakby przyznać się, że jednak jesteśmy Europą, która jest oparta o wspólnoty narodowe. To jest ta schizofrenia, która nie daje sobie rady z migracją i nie umie się uporać, nie wie z której strony w ogóle do tego podejść. Takie jest moje zdanie, to jest moja oczywiście bardzo odważna teza. Być może, Grzegorzu, się nie zgadzasz. Nie, zgadzam się całkowicie, niestety. A to szkoda. Ja bym tylko powiedział, że to co się działo właśnie w debacie politycznej w Europie, a to, co się już zmieniło jednak, to jest to, że te wszystkie właśnie efekty społeczne były przez polityków pomijane. To było tabu właściwie. Znaczy debata rzeczywiście była na poziomie takim, że albo na poziomie moralnym, to znaczy musimy pomóc, bo tam są wojny, głównie dlatego, że tam są wojny, albo na poziomie potrzebujemy siły roboczej, bo nasze społeczeństwo się starzeje. No ale ty uderzyłeś też w ten punkt, że to też nie jest do końca prawda. Nie, no to oczywiście, że to nie jest prawda, to znaczy to widać... Znaczy, społeczeństwo się starzeje, to jest prawda rzeczywiście i ta ilość ludzi pracujących pewnie będzie się w Europie zmniejszać. Natomiast oczywiście to o czym ja piszę, że po pierwsze są jeszcze rezerwy w Europie osób niepracujących, które mogłyby pracować. Po pierwsze, po drugie się przedłuża życie, a systemy emerytalne się nie wyrabiają w związku z tym i tak naprawdę ten czas w pracy będzie musiał pewnie być wydłużany. No i jeszcze jest podstawowy czynnik według mnie, który w ogóle nie był brany pod uwagę, to jest kwestia sztucznej inteligencji, która będzie zastępować w coraz większym zakresie pracowników. Natomiast to, co się zmieniło rzeczywiście, że przynajmniej, bo trudno jest dyskutować o... dyskutuje się też. No to we Francji na przykład, prawda, tożsamość francuska, prawda? No to Macron zaczął jednak na ten temat bardzo wyraźnie mówić. Ale to, co jest takim... bardzo... nie wiem, jak to powiedzieć... symbolem tego chyba, o czym mówisz, to jest kwestia, i o czym się dyskutuje, to jest kwestia przestępczości. To jest kwestia przestępczości i to był jeden z głównych tematów debaty w Szwecji. W
Szwecji, bo to jest najbardziej widoczne, prawda? To znaczy nie, że ja się źle czuję, dlatego że wprowadzili się ludzie, którzy głośno hałasują, bo mają inne zwyczaje, prawda? Albo że dzieci w szkole się gorzej uczą, bo jest dużo dzieci, które nic nie umieją, bo to są kwestie no, trochę na poziomie odczuć. Natomiast kwestia przestępczości to jest kwestia, którą można pokazać. Tyle jest kradzieży, napadów, morderstw i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taka, no jakby, a z tymi liczbami trudno jest dyskutować. Też się próbuje oczywiście, ale jest trudno dyskutować. I to też jest coś, co tak naprawdę, znaczy ludziom bardziej przeszkadza, czy bardziej ich martwi niż imprezowanie, czy nawet to, że szkoła się pogorszyła. To znaczy brak, spadek poczucia bezpieczeństwa. Ale widzisz, bo ja myślę, że to jest właśnie związane z pewną krótkowzrocznością, która też jest bardzo widoczna w debatach o migracji, dlatego że właśnie jakby te debaty się skupiają na absolutnie natychmiastowych zyskach, tej podbudowania siły roboczej, etc., etc. Natomiast jeżeli się rozpatrzy skutki migracyjne w rozłożeniu na lata, i tu Szwecja też jest świetnym przykładem, to widać, jak ogromnym tak naprawdę obciążeniem jest projekt migracyjny. I jak mówię, że Szwecja jest świetnym przykładem, to chciałam tylko przypomnieć, że w latach 70. jest coś takiego jak International Wealth Index. I w tym indeksie w latach 70. Szwecja była na czwartym miejscu. W roku 2000, czyli 20 lat temu, była już na miejscu 17. Jeżeli dzisiaj spojrzymy na ten indeks, czy będzie wyżej, czy niżej? Oczywiście, że będzie niżej. Czyli koszty projektu imigracyjnego, integracji, asymilacji, utrzymywania tego ogromnego systemu państwa dobrobytu, to jest coś, co naprawdę, mówiąc takim językiem neoliberalnym, znaczy to się po prostu nie zwraca. To nie jest coś, co jakby wychodzi na in plus, wbrew oczekiwaniom, bo oczekiwania są zupełnie inne i to jest jeden z podstawowych problemów. Znaczy oczekiwaniom polityków, bo nie wiem, czy chociaż może społeczeństwa też oczekiwały, że to będzie bezproblemowe. Szczególnie w Szwecji pewnie oczekiwali, że to będzie bezproblemowe. No w Niemczech też mieli jakieś swoje przecież doświadczenie tej imigracji z lat 70. z Turcji, tak? 60., 70., która pracowała w niemieckich fabrykach i podnosiła dobrobyt niemiecki. Ale to jest jedna rzecz, o której ja chyba też wspominam w swojej książce, bo ten przykład migracji niemieckiej jest świetnym przykładem tego, co stało się w ogóle, tego całkowitego zwrotu, jeżeli chodzi o, nazwijmy to górnolotnym słowem, paradygmat myślenia o migracji europejskiej. Przecież ta migracja z lat 70., 60. to była migracja tymczasowa. A czy ci ludzie zostali... Ale ci ludzie zostali wpuszczeni do Europy z takim myśleniem, że oni sobie zaraz pojadą. I potem dopiero kryzys ropy naftowej, lata 70. i w przeciągu tak naprawdę prawie jednej nocy to się zmieniło o 180 stopni. Nagle Europejczykom powiedziano, ci ludzie zostają. I nawarstwione problemy, bo przecież to były wspólnoty, które specjalnie umieszczano w tych odległych osiedlach, z którymi nie mieli kontaktu z szerszym społeczeństwem. Przecież to było robione celowo, po to, żeby łatwo ich było z powrotem odtransportować do domu. Nagle okazało się, że nie, że to jest, no to już jest na stałe. Znaczy wobec tego może to nie jest problem imigracji, tylko problem integracji. Dzisiaj widzimy takie ambitne próby integracji, takiej integracji, która no mogłaby być oskarżana nawet o rasizm znowuż, no prowadzone przez socjaldemokrację duńską. Matthias Tesfaye, szef Urzędu do Spraw Imigracji i Integracji, z pochodzenia Etiopczyk i syn uchodźcy, zajął się tak naprawdę rozbijaniem tych tak zwanych get, tych dzielnic, gmin, gdzie była nadreprezentacja imigrantów. Znaczy jak rzeczywiście można powiedzieć, że Europa, a szczególnie niektóre kraje, dużo robią, żeby uniemożliwić skuteczną integrację imigrantów.
przez działania, które mają pozornie tej integracji służyć, a mianowicie przez nie stawianie imigrantom żadnych wymagań. Znaczy, skoro już przyjechaliście, pozwoliliśmy wam tu być, to już dobrze. To mamy nadzieję, że kiedyś się włączycie, będziecie pracować i będziecie normalnymi członkami społeczeństwa, a na razie sobie tam żyjcie jak chcecie. W Europie, w Unii Europejskiej imigranci pozaunijni pracuje ich niewiele, ponad 50%. Średnia dla lokalnych obywateli miejscowych jest znacznie ponad 70%. Średnia dla imigrantów wewnątrzunijnych jest jeszcze wyższa, jest 70 parę powyżej tego, wskaźnika dla miejscowych ludzi. Przy czym ci sami imigranci, znaczy z tych samych krajów, z tych samych społeczności, którzy przybywają do Stanów Zjednoczonych, a nawet do Wielkiej Brytanii, ale przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych, oni znacznie częściej pracują. Tutaj po prostu jest kwestia systemu opieki społecznej. W tej chwili to ULAP tak policzyła, tam rodzina imigrantka z trójką dzieci w tej chwili w Niemczech, która nic nie robi, oprócz tego, że siedzi i produkuje dzieci. W sumie te zasiłki takie, śmakie i owakie, to jest ponad 3000 chyba euro miesięcznie. Znaczy znacznie lepiej na tym wychodzą, niż gdyby ojciec rodziny poszedł i pracował na jakim, na swoim poziomie wykształcenia, czyli tam, tak powiem, na zmywaku. No. I podstawową, są tak naprawdę trzy podstawowe ścieżki integracji, czy mechanizmy integracji. Z tego jeden jest absolutnie kluczowy. Praca, wojsko i edukacja. No, ludzie, którzy przyjeżdżają do Europy, którzy są dorośli, to tych, co widzimy ich w wiadomościach, prawda? Młodzi mężczyźni, którzy mają 20 parę lat, no na pewno do żadnej edukacji się już tam specjalnie nie nadają, znaczy do szkoły podstawowej nie pójdą w Niemczech czy tam w innym kraju, do wojska nie pójdą, pozostaje tylko praca. Jeżeli nie pracują, nie są zmuszeni do pracy, to ich integracja, niezależnie od całego bagażu kulturowego, religijnego i tak dalej, będzie fatalna. Znaczy to ich po prostu spycha na margines, na co odpowiedzią ze strony rządów wcale nie były działania zmierzające do tego, żeby dać im jak najszybciej rudymenty języka i jak najszybciej ich wepchnąć na rynek pracy, tylko rozmaite działania pomocowe, żeby oni się dobrze czuli, żeby nie czuli się wyalienowani, co oczywiście nie ma specjalnie żadnego sensu, bo oni się nie będą czuli wyalienowani, zepchnięci, jak będą normalnie żyli, jak będą pracowali. Więc Europa na pewno sobie kiepsko, znaczy większość krajów europejskich sobie kiepsko radzi z tą integracją. Jest taka, czy była taka oficjalna czy popularna narracja, oficjalno-lewicowa powiedziałbym, to znaczy, że brak integracji, wyższa przestępczość, niższe zatrudnienie, wyższy poziom bezrobocia i tak dalej, że to wszystko jest kwestia uprzedzeń i rasizmu. Czyli, że to my powinniśmy być bardziej współczujący, obejmujący i tak dalej, co oczywiście tam jakieś znaczenie pewnie uprzedzenia i rasizm mogły mieć, ale jak widać po rozmaitych krajach i rozmaitych sytuacjach, chociażby takich jak ta duńska, to znaczy wprowadzenie odpowiednich mechanizmów ze strony państwa powoduje,
że ludzie zaczynają się uczyć albo że zaczynają pracować, prawda? Znaczy jakby nie, społeczeństwo nagle nie przestaje być z poniedziałku na wtorek rasistowskie, natomiast część osób, które nie pracowały, z poniedziałku na wtorek idzie do pracy, czy zaczyna szukać pracy, albo idzie na kursy zawodowe. Więc Europa sobie tutaj słabo radzi, ale no, może sobie będzie radziła trochę lepiej. Pytanie, i to moje, znaczy, ale to też jakby myślę Moniki, to jest kwestia taka, że te mechanizmy integracyjne, nawet jeżeli one są bardzo dobre, one są w stanie absorbować, one są w stanie przerobić tylko pewną pulę tych osób. Znaczy jeżeli, nie wiem, no przybywa do kraju powiedzmy sobie 50 tysięcy imigrantów rocznie, te mechanizmy są w stanie działać. Natomiast jeżeli przybędzie ich 500 000 do tego samego, do takiej na przykład Danii czy do Szwecji, nie ma żadnego sposobu, żeby ich przerobić, zintegrować, nauczyć, posłać do pracy i tak dalej, bo to nawet tej pracy oczywiście nie będzie. Dlatego ja mam to, co mam w głowie, to ja mam w głowie no, taką falę imigracyjną gigantyczną, która tutaj do Europy przybędzie, albo kolejne fale, które nie będą, które kraje europejskie nie dadzą rady zaabsorbować. Niezależnie od tego, jak dobrą będą miały politykę i nie będą w stanie ich odesłać z powrotem. Teraz nie są w stanie i nie będą w stanie ich odesłać. No i to już jest, są scenariusze, według mnie, znaczy bliskie wojnie domowej po prostu. Znaczy, może wojny domowej nie, ale zamieszek rzeczywiście masowych, walk na ulicach i tak dalej, i tak dalej. To bardzo, bardzo nieprzyjemne. Znaczy ja się zastanawiałem w takim kontekście, my tutaj rozmawiamy, to jest festiwal książki geopolitycznej, czyli o tych wielkich grach mocarstw. I pytanie, czy Europa przez to nie wypisuje się też na swoje życzenie z tej gry, dlatego że no, po prostu jest zajęta swoimi problemami, które ją gdzieś tam duszą. No, weźmy na przykład Niemcy. Niemcy ostatnio ogłosiły, że wydadzą 100 miliardów euro na budowę nowoczesnej armii, przy czym przez ostatnie 7 lat wydali około przynajmniej 150 miliardów na pomoc, na integrację miliona, 1,5 miliona uchodźców, którzy przybyli w 2015 roku. To jest jakaś alternatywa. Trzeba gdzieś wybrać. Ale to ja bym postawiła ten problem inaczej, Janku, dlatego że to nie jest trochę tak, że Europa się tak wsobnie zapada w sobie, że już nie ma szans ani sposobu na to, żeby uczestniczyć w jakiejś większej globalnej grze, tylko że ona się sam przez swoją bardzo głupią filozofię, trochę przez ten humanitaryzm, o którym Grzegorz mówił, wystawia na, no, jakby w roli ofiary, co łatwo jest wykorzystać. Dlatego, że z tą migracją ja zgadzam się, że częściowo to jest tak, jak ty piszesz, że z miejsc o mniejszym poziomie zasobności i bezpieczeństwa do miejsc o wyższych poziomach zasobności i bezpieczeństwa w sposób naturalny te migracyjne strumienie płyną. Ale myślę, że też po roku 2015 nauczyliśmy się, a przynajmniej powinniśmy byli się nauczyć, że migracja jest też instrumentem walki geopolitycznej, który można w bardzo sprytny i efektywny sposób wykorzystać. Mówię tu oczywiście nie tylko o tym, co działo się na granicy polsko-białoruskiej, czy też norwesko-rosyjskiej, ale na przykład o tym gambicie zastosowanym przez Turcję w stosunku do Unii Europejskiej, gdzie tak naprawdę to jakby symboliczne panowanie nad kurkiem ze strumieniem migracyjnym to jest coś, co daje innym przewagę nad Europą i co z drugiej strony zawęża Europie możliwość manewru geopolitycznego. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak to często jest stosowane, tak? Maroko, Hiszpania również. Dokładnie tak, dokładnie tak. I to jest ta lekcja, którą powinniśmy jak najbardziej odrobić właśnie w kontekście przemian geopolitycznych. Dlatego, że naprawdę wkraczamy w okres zawirowań, wkraczamy w okres konfliktów. Wykorzystanie, czy przekierowanie, czy umiejętne zainspirowanie tego, żeby Europę właśnie jakby zdestabilizować, używając migracji jako takiego narzędzia, mówimy po angielsku
coercive weapon. To jest coś, co powinno być zrozumiałe przez polskie, nie polskie, ale europejskie elity polityczne, że to się dokładnie tak dzieje, że to nie tylko humanitaryzm, że to jest po prostu cyniczna gra geopolityczna, która wykorzystuje migrację do osiągnięcia pewnych celów. Z racji, że jesteśmy trochę opóźnieni tutaj, dostaję sygnały, że też powinniśmy troszeczkę przyspieszyć, żeby próbują wyrównać czas. Natomiast chciałbym przejść do jakichś też takich konkluzji, no bo w książce też już pisałeś o tym, co zrobić. Ja się zastanawiam, czy teraz w tej sytuacji po pandemii i po tym, jak okazuje się, jak ważne jest posiadanie pewnych kontrola nad strategicznymi zasobami produkcji, czy rozwiązaniem też nie jest To ja wrzucam, ale oczywiście że chciałem posłuchać waszych też innych opinii. Czy rozwiązaniem jest skracanie łańcuchów dostaw, budowanie pewnych fabryk bliżej nas, czyli na przykład w Afryce Północnej, dawanie im możliwości rozwoju ekonomicznego? No to trochę dzieje się na przykład w Maroko. Maroko jest takim krajem, który na przykład no, bardzo duża część produkcji francuskich samochodów odbywa się w Maroko. Chińczycy też powoli się do Maroko przenoszą. Czy to nie byłoby rozwiązaniem pewnym naszych problemów? Pewnie inwestowanie w Afryce, gdzie Europa no, prawie całkowicie odpuściła i inwestycje chińskie w Afryce są większe niż europejskie. A gdzie są Chiny, a gdzie Europa w stosunku do Afryki? Co też było widać przy głosowaniach w ONZ-cie, kiedy kraje afrykańskie nie poparły rezolucji przeciwko chińskiemu traktowaniu Ujgurów, ponieważ Chińczycy inwestują w Afryce. Więc znaczy z punktu widzenia poskromienia Chin, powiedziałbym, inwestowanie w Afryce i zastąpienie tam Chin, i zastąpienie Chin w łańcuchu dostaw do Europy na pewno byłoby jak najbardziej wskazane. No to właśnie taki element geopolityczny. Druga strona, o której niestety piszę w książce, jest taka tego, że to jest bardzo nieprzyjemna strona. Ona niestety jest taka, że biedne kraje, które stają się trochę bogatsze, wysyłają więcej ludzi za granicę. Ponieważ więcej ludzi w tych krajach może sobie pozwolić na to, żeby, krótko mówiąc, kupić wyjazd do Europy czy gdziekolwiek indziej. Więc samo inwestowanie w Afryce, które geopolitycznie ma sens, moralnie ma sens absolutnie, jeżeli chodzi o kwestie imigracyjne, bez silnego, bardzo skutecznego mechanizmu powstrzymującego zwiększoną imigrację, mechanizmu zapewniającego zawracanie ludzi, odsyłanie z powrotem, no to jest, jak się mówi elegancko, przeciwskuteczne. Ale ja nie widzę innej rady, to znaczy nie widzę innego, znaczy nie widzę innej ścieżki niż inwestowanie w Afryce z jednoczesnym, jak mówię, budowaniem skutecznych barier. Czy to się uda? Nie wiem. Ja jestem w ogóle zszokowany sobą samym, bo ja całe życie byłem optymistą i tutaj po prostu widzę tylko scenariusze pesymistyczne i tragicznie pesymistyczne. Europa niestety, w odróżnieniu od Chin czy Stanów Zjednoczonych, nie ma jednego ośrodka decyzyjnego. To nie jest tak, że Unia Europejska o czymś decyduje, czy Komisja Europejska, czy ktokolwiek w Komisji Europejskiej decyduje. Nawet jak Komisja Europejska coś zdecyduje, to nieco co innego może zdecydować Francja i jeszcze co innego mogą zdecydować Niemcy. A Wielka Brytania, która była jednym z głównych graczy unijnych, jest w ogóle w tej chwili poza. Dlatego zrobienie wspólnej polityki europejskiej, naprawdę wspólnej polityki europejskiej jest bardzo trudne, czy w stosunku do Afryki, czy nawet w stosunku do imigrantów. Dlatego znowu już może kończąc, wrócę do tego, od czego zacząłem, to znaczy do tej analogii z Ukrainą. To znaczy do tego, żeby Europa przejrzała na oczy
i zobaczyła, że Putin to nie jest po prostu demokratyczny przywódca o nieco bardziej tradycyjnie autokratycznych zapędach, a Rosja to jest w zasadzie taki sam kraj europejski jak wszystkie inne, tylko że jeszcze troszkę nie gospodarczo, tak bardziej zależny od surowców i z krótką historią demokracji, ale że jak będziemy z nim handlować, się kolegować, to on się zrobi normalny. Wojna na Ukrainie, nagle po prostu ten kryzys zadziałał jak walnięcie w głowę. To znaczy, no, ja niestety mam, jeżeli mogę użyć bardzo obrazowego porównania, znaczy, że generalnie ludzie, może nie indywidualnie, ale na poziomie społeczeństw, na poziomie państw uczą się, jak staną takiego państwowego kopa w dupę dopiero. Takim, jak będzie wstrząs, jak był wstrząs w 2015, to coś się jednak zaczęło w tej myśleniu o imigracji zmieniać. Jak przypłynie do Europy 5 milionów ludzi, no to też rzeczywiście coś się zacznie zmieniać. To znaczy wtedy być może ta nowa polityka zostanie z jednej strony zatrzymania, z drugiej strony inwestowania zostanie wprowadzona. To, co jeszcze przypomniało mi się, bo z tym humanitaryzmem europejskim, wczoraj ten smętny idiota, przewodniczący FIFA, przepraszał za 3000 lat historii europejskiej. Gdyby nie ta historia europejska, to on by dzisiaj po jaskiniach skakał dalej pewnie. Przepraszał za te 3000 lat historii i Europa po prostu nieustannie za tą historię przeprasza. Natomiast w związku z tym, że przeprasza za swoją historię, w latach od prawie 30 lat przestała finansować, Stany Zjednoczone zresztą również, przestała finansować programy kontroli urodzin w Afryce, które niektórzy przywódcy afrykańscy, populistyczni, głosili, że są programami rasistowskimi, że to biali się chcą mnożyć, i chcą, żeby czarni się nie mnożyli. No, biali się już dawno przestali mnożyć, a czarni to i tak by się mnożyli i tak, tylko że może trochę mniej z tymi programami. W każdym razie te programy zostały wycofane. Natomiast to, o czym ja piszę w książce, co było dla mnie szokiem absolutnym, że nie wiem, czy wiecie państwo, jaki jest najskuteczniejszy społecznie w Afryce na skalę społeczną środek antykoncepcyjny. To jest średnie wykształcenie dziewczynek. Nie prezerwatywy, nie pigułki, średnie wykształcenie dziewczynek. Kobiety, które mają średnie wykształcenie, prawie o połowę mają mniej dzieci niż te, które mają wykształcenie podstawowe i dwa razy mniej dzieci niż te, które mają żadnego nie mają wykształcenia. I inwestowanie w średnie wykształcenie dziewczynek, to wydaje mi się, chłopców można odpuścić, to nie ma znaczenia. Czy oni mają podstawowe wykształcenie, jak wynikło z badań, czy wyższe, chcą mieć tak samo dużo dzieci, bo to naprawdę to... Jak mam siódemkę, to naprawdę jestem men, prawda? Kobiety nie mają takich potrzeb, żeby udowadniać, że jak mam siódemkę dzieci, to dopiero jestem kobietą. I to jest coś, co mi się wydaje całkowicie niekontrowersyjne. To znaczy, to zadziałało w Pakistanie też. I to tam jakoś, no, wszędzie, gdzie to jest stosowane, to działa. Znaczy inwestowanie w średnie wykształcenie dziewczynek to jest coś, z czym się może zgodzić prawica, lewica, przednica i tylica. Znaczy to po prostu wszystkie partie polityczne i Europejczycy, i Afrykanie. I to są oczywiście spore pieniądze, ale to są pieniądze nieporównywalne z tymi, o których ty mówisz, jeżeli chodzi potem o integrację. No, za 100 miliardów euro to pewnie można wykształcić wszystkie dziewczynki w Afryce na poziomie doktoratu, no. a nie szkoły średniej. I to są, ale szokiem było dla mnie z jednej strony to, że to jest tak skuteczne, z drugiej strony, że to jest wiedza oczywista, to znaczy to nie jest tak, że ja odkryłem jakiś artykuł, który gdzieś tam w czeluściach internetu spoczywał, tylko to jest wiedza po prostu tam wynikająca, nie wiem, no, z ogólnie dostępnych statystyk ONZ-owskich i że po prostu nic się z tym nie robi. Od dziesiątków lat nic się z tym nie robi po prostu. Znaczy nie inwestuje się w afrykańską oświatę. Dlaczego? Jak mówiła profesor Anna Wyka, też socjolog, na takie pytanie odpowiadała dla gówna psiego. Dziękuję, to już.
Chcesz ja nie wiem, czy ja mogę cokolwiek dodać, po tym, żeby już nie psuć takiej puenty. To skoro taką mamy puentę, to może jeszcze jakieś pytania z sali. I ten. Proszę bardzo. Nie, trzeba głośno jednak. To bardzo interesujące wszystko, co Państwo mówili. Szczególnie mnie zainteresowała ta wstępna uwaga Pani Moniki o tym konieczności rozróżnienia państwowego interesu i społecznego. Bardzo trafnie według mnie wskazała Pani ten czynnik tożsamościowy. Tylko nie wiem, czy to jest kwestia pewnej dyplomacji. Książki jeszcze nie czytałem. Czy to nie jest przypadkiem tak, że to jest właśnie powód, dla którego państwa, ale nie tylko państwa, organizacje międzynarodowe, a wszystkie te podmioty, które są zaangażowane w proces globalizacji, celowo dążą do tego, żeby te tożsamości narodowe w Europie, w skali Europy, rozpuścić w tej tożsamości europejskiej, prawda? Ja rozumiem, że ocieram się tutaj o ryzyko podejrzenia myślenia spiskowego, ale jednak pieniądze, które George Soros wkłada w rozmaite przedsięwzięcia, są jawnie przez niego adresowane do tego, żeby likwidować tożsamości narodowe, ponieważ to jest źródło nacjonalizmu, faszyzmu i wszystkiego złego. Ale odpowiedź na to pytanie, które każdy sobie musi znaleźć sam we własnym zakresie, dokładnie jest związana z tym, o czym powiedział. To znaczy ze zrozumieniem tego, co jest dobre dla państwa, a co jest dobre dla społeczeństwa. I częściowo to wiąże się z tym, co mówił Grzegorz, jak ty powiedziałeś, smętny idiota, z tym przepraszaniem za przeszłość europejską, z tym, na czym została zbudowana współczesna wizja Europy, bo współczesna wizja Europy została zbudowana po prostu na zaprzeczeniu tego, czym Europa była. Znaczy, wspólnota europejska powstała, żeby więcej nie było wojen, żeby się nie powtórzyła historia europejska i żeby już nie było tego, co było. Więc jeżeli ma nie być tego, co było, to musi być coś nowego. Natomiast jakby abstrahując od teorii spiskowych, czapeczek foliowych oraz tego typu parafernaliów, odpowiedzenie sobie na pytanie, co jest dobre dla państwa, czego państwo potrzebuje, jeżeli chodzi o politykę migracyjną, a czego potrzebują społeczeństwa i co jest dobre dla społeczeństwa, a co jest dla tego społeczeństwa zagrożeniem, także egzystencjalnym, to jest podstawa. Jeszcze jakieś pytanie mamy z sali? Nie mamy pytań. Nie ma pytań. Nie ma pytań. Ja zachęcam do kupienia książki Grzegorza Wzbierająca fala. Ale też zachęcamy do kupienia książki Moniki Festung Europa, które właściwie one w pewien sposób się uzupełniają. I warto obydwie je przeczytać i zapoznać się z poglądami. Ja myślę, że obydwoje autorzy jeszcze gdzieś tutaj będą krążyli na sali, więc można też podejść, porozmawiać. Dziękuję. Taka jest idea naszych spotkań. Dziękuję bardzo.